I święta rodzina była tutaj, kiedy Jezus miał około 2 lat. Więc no, Egipt jest niesamowity, bo wszyscy Egipt kojarzą tylko z piramidami, z Sfinksem, z pustynią. A tutaj w Kairze po prostu jest taka historia. O, i w takich właśnie okolicznościach przyrody, tutaj fajnie na tarasie hotelu jemy śniadanko. Dzisiaj jakieś troszeczkę bardziej na bogato śniadanko jest. Mamy jakiś taki lokalny serek, mamy i warzywka. To jest prawdopodobnie full, tak? Mhm. To jest fasola. To jest taka potrawka z fasoli, to jest tutejsza specjalność egipska. Mamy fajne egipskie chlebki, nie jakieś bagietki. No i wygląda smakowicie. Czekamy na kawę. Idziemy teraz wzdłuż tej budowy nowej stacji metra. Tak podejrzewam, że to będzie nowa stacja metra. Idziemy do innej stacji metra, z której będziemy zaraz jechać. I po drodze zaraz jeszcze idziemy na naszą ulubioną kawkę. Mamy tutaj taką już kawiarnię, w której byliśmy 2 razy i są... Ta, jest tania i bardzo dobra kawa. Ile dzisiaj? Wyszły, zaraz pan mi wydał 10, to jest 4? O 4 funty jeden bilet, tak? Za 5 stacji. Chyba ponad 4. Aha, bo tutaj się płaci od ilości stacji. Jesteśmy właśnie na stacji metra Nasser. Chyba jakaś jedna z większych stacji, całkiem spora. No, robi wrażenie. Taka jest tam w miarę nowoczesna. I z tego co widzę, to jest tutaj dedykowany wagon dla kobiet. Jest tutaj ladies, prawdopodobnie w tym miejscu się zatrzymuje. Czy nawet 2 są takie wagony w całym pociągu. Tak, 3 i 4 jest dla kobiet. Przyjechaliśmy właśnie do Old Cairo, czyli do Starego Kairu. I tutaj Stary Kair to jest taki koptyjski Kair, czyli tacy Koptowie to są tacy trochę chrześcijanie. Więc tutaj było kiedyś sporo właśnie Koptów, którzy zostali niestety trochę tutaj stłamszeni przez muzułmanów. I właśnie tutaj w tej części znajdują się główne takie kościoły, kościół świętego George'a, jakiś jest wiszący kościół, który będziemy potem zwiedzać. A w tej chwili na razie jesteśmy w muzeum koptyjskim, więc postanowiliśmy najpierw pójść do muzeum, zobaczyć, poczytać, zaznajomić się ogólnie tutaj z tą kulturą koptyjską, żeby później wiedzieć ewentualnie, co będziemy zwiedzać, jakieś te kościoły. Fajnie by było trafić tutaj się muszę. Tak? Bo oni mają zupełnie inną. W ogóle ich msza trwa minimum 3 godziny i ciekawostką jest to, że nie gra się na organach, tylko na cymbałach i dzwonkach. No. Więc musi być fajnie. A jeszcze tu są jakieś, jest też kościół prawosławny i synagoga też gdzieś tutaj. Więc no to jest taki fajny, no będziemy zwiedzać, tak, zobaczymy. Tak, właśnie, no Stary Kair jest bardzo ciekawy.
Stone Towers of the Fortress of Babylon, Fortereca Babylon, skonstruowana 300 roku. Przed chwilą byliśmy w wiszącym kościele. Wiszący kościół nazywa się dlatego, ponieważ tak jakby górna część ścian i całe kopuły, tak jakby cała górna część kościoła jest oparta, wsparta na takich, w stosunku do całej konstrukcji, wyglądających chwilę granowo kolumnach. Więc dlatego ten kościół jest nazywany wiszącym. Nie można było w środku za bardzo nagrywać, ale zrobiłem kilka takich ujęć potajemnie zza drzwi, więc mam nadzieję, że to wystarczy wam, żeby zobaczyć, na czym właśnie polega to, że ten kościół jest wiszący. A teraz jesteśmy na jakimś cmentarzu chyba, który znajduje się za wiszącym kościołem. I to normalnie było zasłonięta ścieżka, taka zablokowana, ale jacyś tutaj inni turyści idą chyba z jakimś przewodnikiem i on to odsłoni, więc podłączyliśmy się do nich, idziemy razem z nimi i tutaj zupełnie nikogo innego nie ma, więc mamy no, taką nieoficjalną tutaj wizytę właśnie na tym chyba grekokatolickim cmentarzu. Bardzo jest taki, robi wrażenie. Rodzina Adhanase, ale tylko 1921 rok, więc nie taki stary. Jesteśmy teraz w jakiejś krypcie i podobno w tej krypcie tutaj mieszkała święta rodzina podczas ucieczki do Egiptu. A teraz byliśmy w kościele prawosławnym, tak mi się wydaje, bo tu jest jakoś tak, nie jestem do końca pewny, tak jest zaznaczone na mapie. Tutaj jest jakaś studnia, skąd czerpią wodę i napełniają do butelek, ale też ludzie piją tą wodę.
A jeszcze chcemy pójść do synagogi, ale nie wiem jak do niej trafić, bo ona gdzieś jest gdzieś tak na tyłach. Już prawie przy niej byliśmy, możliwe, że gdzieś ją przeoczyliśmy. Więc idziemy gdzieś, musimy się kogoś spytać, jak tam w ogóle dojść. Ale teraz sobie tak mam wysłane. Pan Egipcjanin prowadzący wycieczkę chińską i mówi po chińsku. Przed chwilą tu zwiedzaliśmy synagogę żydowską. Pierwszy raz byliśmy w synagodze żydowskiej. Tutaj pan się na przykład, tutaj jest ochrona, która sprawdza. Pan spytał się, skąd jesteśmy. Powiedzieliśmy, że z Polski, to w ogóle nas nie sprawdza. To po prostu wchodźcie. Nie ma kontroli, jak powiedzieliśmy, że jesteśmy z Polski. Niestety w środku nie można nagrywać, więc nie pokażę wam zdjęć ani filmów, ale ta synagoga jest jakaś wyjątkowa, ponieważ znajduje się tutaj, nie do końca chodzi, jakaś geneza bardzo wyjątkowa. Ta synagoga ma też jakąś historię, ponieważ była zbudowana na zburzonym chyba kościele. Jakąś ma bogatą historię. No ogólnie jest tutaj niesamowite miejsce, to po prostu stary Kair. Ale w ogóle w środku, to gdyby nie gwiazda Dawida i ten ich świecznik, to bym pomyślała, że jestem w meczecie. Bo jest nietypowa, bo jest, wygląda jak kościół też. I ogólnie ten właśnie Kair niesamowity, że jest tak stary. Jesteśmy teraz w kościele świętej Barbary, który tutaj tak wygląda, podobnie skonstruowany jak wiszący kościół, czyli na takich właśnie kopułach wiszą, w kolumnach wisi jakby kościół. A teraz idziemy do kościoła w jaskini Sergiusa i Bocciusa. Ten kościół też jest skonstruowany tak jak wiszący kościół, na takich właśnie kolumnach, ale tylko tamten jeden ma taką nazwę. To jest ciało martyry Bocciusa. Saint Bocciusa, Bocciusa. Małe sprostowanie, co wcześniej wam mówiłem, że święta rodzina się gdzieś ukrywała, to nie tam, tutaj, nie w tamtej krypcie, tylko tutaj, tutaj w tej krypcie się ukrywała święta rodzina, więc jesteśmy w świętym miejscu, to jest niesamowita ta historia, znaczy nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli... Jest bardzo dużo jakby wydarzeń z Biblii, jeśli chodzi o to, właśnie to, że Mojżesz bawił się w tamtej synagodze, czy tutaj właśnie święta rodzina mieszkała, ponieważ Józef znalazł pracę w rzymskiej twierdzy. Więc no, Egipt jest niesamowity, bo wszyscy Egipt kojarzą tylko z piramidami, z Sfinksem, z pustynią i tyle. A tutaj w Kairze po prostu jest taka historia. Nie spodziewałem się, sam tego nie wiedziałem, a tutaj po prostu jest tak stare jest to miasto, właśnie ten stary Kair. Niesamowite. Takie stare dzieje tutaj. I'm gonna show you the three rocks that Jesus Christ used to step on them as well, and the place where you used to have to close the church, and then they closed it all the synagogue. Okay. This is the crypt. Święta rodzina była tutaj, kiedy Jezus miał około 2 lat, i tutaj po tych kamieniach stąpał Jezus, więc to są święte kamienie. Jezus tutaj stąpał. Wow. A tam nocowała święta rodzina, Matka Boska. We're going to show you the well where the Holy Family used to get the water from.
A tutaj znajduje się studnia, z której pili wodę, piła woda Święta Rodzina. Do tej pory jest w niej woda. My nie jesteśmy za bardzo wierzący, więc to jakby nas religijnie nie rusza, ale jeżeli historia Świętej Rodziny jest prawdziwa i oni rzeczywiście tutaj byli, no to pod względem historycznym jest to, kurczę, coś niesamowitego. A ja się w ogóle dziwię, że skoro to jest takie święte miejsce, czemu to nie jest takie popularne? Wszyscy tylko Jerozolima, znaczy na Betlejem, bo tam się narodził Jezus, ale właśnie, że tutaj Jezus mieszkał jak miał 2 lata. Tutaj właśnie Jezus miał 2 lata, jak tu przebywali przez 3 miesiące, się tutaj ukrywali. I stąpał, tam są skały, po które stąpał malutki Jezusek. I to dopiero jest od kilku lat udostępnione do zwiedzenia. Tak. Dopiero mamy szczęście, że możemy tam w ogóle wejść do tej krypty, ponieważ ona jest dopiero otwarta na zwiedzanie od kilku lat dosłownie. Kiedyś nie było to dostępne. To jest niesamowite. Teraz tu już wychodzimy z tego terenu i to jakiś pan pyta się nas, czy chcemy taksi. Ja mówię, nie, dziękuję. I koniec. Naprawdę, to są tak mało nagabujący ci i taksówkarze, i naganiacze. Kompletnie nie ma tu problemu. To jest zupełnie inny Egipt, jaki sobie kojarzyliśmy. O! Ja pokazałam panu na moje taksi, na nogi, a pan have a nice day. I tyle. A zobaczcie, co jest tutaj. Fiat! Duży Fiat, kredens tutaj. O, tu rozmawiałem z tym panem, zrobiłem mu też zdjęcie, pozował przed tym właśnie Fiatem. No i nie wiem, czy powiedział mi prawdę, czy dobrze zrozumiał, powiedział, że ten Fiat jest sprowadzony, wyprodukowany w Polsce. Więc jest wyprowadzony z Polski, polski Fiat. Wiedział, powiedzieliśmy, że jesteśmy z Polski, wiedział, że on jest z Polski. Mówiłem, że mój tata miał taki samochód. I on, ale super, ale fajnie, był bardzo zadowolony. Tutaj też są takie już troszeczkę gorsze rejony Kairu. Tutaj już nie są takie ładne kamienice, takie bardziej bloki. Ale też nie jest tutaj najgorzej. Tu jest trochę gorsza część Egiptu, mają mocno zrujnowane, jakieś poburzone. O, właśnie szczurek poszedł. Kupiliśmy sobie na wynos taką, powiedzmy, to jest pizza. To nie jest do końca pizza. Z takimi piklami, takie coś za 32 funty, czyli jakieś 7 zł, wielka pizza. I przyszliśmy tam, gdzie pijemy codziennie herbatkę. Na herbatkę sobie zamówiliśmy i sobie spokojnie jemy pizzę. A tutaj już mamy wspólników. Właśnie byliśmy tutaj na kolacji w Felfela się nazywa tutaj knajpa, taki w sumie bar, restauracja i mają tutaj bardzo dobre dania i bardzo tanio. I tutaj na przykład są bardzo tanie dania, ja jadłem za 25 duża porcja makaronu, ledwo ją zjadłem z szałarmą, ale takie samo danie, tylko że bez mięsa, kosztuje tylko 10, czyli 2 złote, ogromny makaron. Pasta z szałarmą, tak wygląda, z sosem pomidorowym, bardzo fajnie. A Kasia ma kanapkę z szałarmą, z kurczaka. I taka szałarma, taki wielki, no to w sumie wielka taka brytpaneczka zrobiona. To kosztuje 25 funtów, czyli trochę ponad 5 zł, niewiele ponad 5 zł, a Kasi coke. A Kasi kanapka kosztuje 15 funtów. To jest kanapka medium. 15 funtów, czyli 3 zł. Bo mała 10, średnia 15, a dużo 20. Dostaliśmy też jeszcze kolejne rzeczy, które zamówiłem. Trochę zaszalałem, bo to jest wszystko tak tanie. Taka porcja pikli. Taka porcja pikli, to jest mała porcja pikli, ale więcej nie potrzeba, i tak więcej nie zjem. Kosztuje 2 funty, czyli 40 groszy. I porcja frytek 2 zł kosztuje. I cola chyba też 2 zł. Nie, cola chyba mniej.
Więc mamy cały obiad za 10 zł, za 11 zł chyba. Jest teraz właśnie 22:10, a tu normalnie sklepy pootwierane. Robimy sobie właśnie shopping, bo szukam bluzy. Chcę sobie kupić jakąś bluzę. I tutaj nie ma problemu, pewnie jeszcze co najmniej do północy, jak nie do nawet po północy będą te sklepy pootwierane, niektóre jeszcze. Jeszcze na zakończenie dnia mamy po lodzie, bardzo dobre lody. Musieliśmy uciekać, ponieważ tam jest taka strasznie natrętna pani w burce i zaczepia, żeby jej kupić lody. I to codziennie nas zaczepia. Mamy prawie codziennie kupujemy lody. Truskawkowe są po prostu obłędnie przepyszne, bo to jest taki sorbet. Po prostu normalnie zmielone truskawki. Truskawkowe są genialne. Czekoladowe też są genialne, bo są mocno czekoladowe. Ale truskawkowe, prawdziwa truskawka. I taki lód z dwoma kulkami kosztuje 2 zł.